każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Tak uczy nas list do Efezjan, 6 rozdział, 18 werset. Bez przestanku się módlcie. Módlcie się nieustannie. Pan Jezus Chrystus, będąc człowiekiem, całkowicie świadomie zajął wobec Boga pozycję zależności. Modlitwą rozpoczął swoją służbę, swoją publiczną działalność podczas swojego chrztu, a zakończył ją na krzyżu również modlitwą. Pan Jezus żył modląc się i modląc się umarł. Wszystko, co uczynił dla Boga i ludzi, działo się w połączeniu z modlitwą. Rozmawiał ze swoim Ojcem poufnie na osobności, a także w obecności swoich uczniów, w otoczeniu przyjaciół, jak również publicznie na krzyżu. Modlił się o Szymona Piotra, o swoich uczniów, o tych, którzy przez głoszone przez nich słowo mieli uwierzyć, a także modlił się o swoich wrogów i o siebie samego. Zarówno przed, jak i po wykonanej służbie znajdujemy go przebywającego w cichym odosobnieniu przed Bogiem. Obok chwil, w których usuwał się, aby udać się na modlitwę, żył w nieustannym stanie modlitwy. Tylko on mógł o sobie powiedzieć: ja jestem stale w modlitwie. Psalm 109, werset 4. Ale ja cały jestem modlitwą. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy nieustannie się modlili. Możemy o tym więcej przeczytać w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 17 werset. Ale jak właściwie jest to możliwe? Bóg chciałby, abyśmy nie tylko klękali rano i przed udaniem się na nocny spoczynek, lecz abyśmy obok tych ustalonych pór, których wyraźnie rozmawiamy z Nim, przeżywali całe nasze dni w permanentnym stanie modlitwy. Taki stan oznacza, że będziemy mieć wzgląd na Boga we wszystkim i że będziemy niejako wnosić Go we wszystkie sytuacje życiowe, aby stale był On obecny w naszych myślach, przed naszymi duchowymi oczyma. Dokładnie tak żył Pan Jezus, który mógł poświadczyć: mam zawsze Pana przed sobą, jak czytamy to w Psalmie 16, werset 8. Cóż za wzór! Jakim wyzwaniem są w tym kontekście słowa Jana, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. I to jest fragment z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, 6 werset. Gdy analizujesz swoje osobiste, codzienne życie modlitewne, do jakiego wniosku dochodzisz w odniesieniu do kwestii, na ile żyjesz zależnie, a w jakim stopniu niezależnie od Boga? Co może ci w tym pomóc, aby w przyszłości bardziej przeżywać swoje dni w permanentny sposób, będąc oddanym modlitwie, w permanentnym stanie modlitwy?